Już odpalamy live? Już odpalamy? Szanowni Państwo, tradycyjnie punktualnie, prawie. 15 minut kwadransu studenckiego oczywiście obowiązuje, więc jeszcze mamy dwie minutki, do nawet trzy, do wystartowania punktualnie wciąż, więc tego będę się trzymać. Bardzo się cieszę, że prawie wszyscy jesteśmy. Jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę napić się kawy, herbaty, wody i wziąć ze sobą ten napój, to jest dobry moment. Koleżanki pomogą, więc jeżeli ktoś ma ochotę na coś do picia, to tak, to chętnie teraz. I za trzy minutki zapraszam, zaczynamy. So ladies and gentlemen, we are starting in 3 minutes. Academic quarter finishes in 3 minutes. If you want to grab tea or coffee, you can help yourselves and bring your drinks here downstairs. Cieszymy się, że w tak dobrym i merytoryczny sposób zaczynamy mówić o rolnictwie. And we are truly happy that we are able to talk about agriculture in this good and expert way. I bardzo cieszę się, że dzisiaj Państwo razem z nami bierzecie w pierwszym spotkaniu tego typu w innej formule, dlatego że na żywo. And I am glad that you are participating in the first meeting of this type in a different formula. It's live. My widzimy się na żywo, ale oczywiście jesteśmy też w internecie, dlatego serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy nas oglądają. We are present here, but we are also viewed online. So welcome to all those who are watching us online. I formuła wyjątkowa, dlatego że zacząć trzeba w sposób szczególny, dlatego po raz pierwszy na debacie witam bardzo serdecznie reprezentację rolników z Holandii. Witam bardzo serdecznie Siete Wijn Campaign, Josa Ubelsa oraz Maxa, którego gdzieś tutaj widzimy, prawnika Farmers Defence Force.
This is an exceptional formula because we are giving a warm welcome to representatives of farmers from the Netherlands. Bardzo serdecznie dziękuję politykom, którzy zgodzili się dzisiaj wziąć udział w naszej debacie. Thank you very much to the politicians who agreed to participate on our debate. I w sumie nie będę ich teraz przedstawiać i wyczytywać, bo za chwilę i tak poproszę ich na scenę. Zaczniemy, drodzy Państwo, od dwóch wystąpień wstępnych. Pierwsze wystąpienie wstępne oczywiście będzie od strony holenderskiej. We will start with two introductory presentations. The first one done by the representative of Netherlands. Więc pierwsze pytanie do Siety. Czy mogłabyś nam przybliżyć, nam i przede wszystkim osobom, które nas oglądają, jak wygląda sytuacja rolników w Holandii? Co tam się dzieje? I dlaczego to jest ważne z punktu widzenia każdego Polaka i każdego Europejczyka? So the first question to Sieta, if you could elaborate and tell us what's happening, what's the situation with farmers in the Netherlands, what's going on in the Netherlands right now and why it is important for people in Poland and in Europe. Thank you very much for inviting us here and all come to listen to what we have to say from the Netherlands. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za to, że chcą Państwo wysłuchać o Holandii. Since actually 2 years, the farmers are confronted with a new law, a law that wants to reduce nitrogen in agriculture and wants to make nature better. Od 2 lat rolnicy mają do czynienia z nowym prawem w Holandii, które ma na celu obniżenie poziomu azotu w rolnictwie oraz chce poprawić przyrodę. In this law, our government wants farmers to reduce nitrogen production emission with 50% in 2030 and with 74% in 2035. Zgodnie z nowym prawem rząd chce obniżyć produkcję azotu w rolnictwie o 50% do 2030 roku, a o 74% do roku 35. All farmers organizations right then said that this is not possible. You cannot reduce so much emission in such a short time. No i od razu zakrzyknęły wszystkie organizacje rolników, że to nie jest możliwe. Nie jest możliwe redukcja azotu w tak krótkim czasie. This was in 2020, but now on the 10th of June 2022, a new program was released, and in this program we saw some changes. To było w roku 2020, natomiast teraz 10 czerwca 2020 roku opublikowany został nowy program, który przewidział pewne zmiany. The reduction of 74% is no longer in 2035, but has now gone to 2030. So in a few years' time, farmers and farmers alone, so not the other sectors, only farmers have to reduce nitrogen with 74% in 2035. Na przykład ta redukcja produkcji azotu 74% już nie jest przewidziana do 35 roku, lecz do roku 30, czyli wszyscy rolnicy i tylko rolnicy, żaden inny sektor, muszą zredukować ten poziom do 74%. Our government wants to reach this goal with three ways. One way is you stop voluntarily and then you are banned for life from agriculture and also your children. So from your family on this farm, no one should go into agriculture in the Netherlands again. Rząd chce to osiągnąć na 3 sposoby. Po pierwsze, można się zgłosić na ochotnika. Jeżeli rolnik się zgłosi, to ma zakazane pracy na roli do końca swojego życia. Dotyczy to także jego dzieci, czyli w ogóle cała rodzina ma zakaz do końca życia zajmowania się rolnictwem. Or you can be replaced, so you are replaced to another part of the Netherlands, but then you have the disadvantage that you have to get a new permit. And new permits to get have been impossible for the last years, but that's your other choice. Drugi wybór to można zmienić miejsce prowadzenia działalności rolnej, a wada tego rozwiązania jest taka, że trzeba wtedy uzyskać nowe pozwolenie. Od wielu lat uzyskanie nowego pozwolenia było bardzo trudne. And the third way is that you reduce as much as the government says that you have to. And with this third way, they also released a map of the Netherlands with every region in a different color. And this color was standing for the percentage that you have to reduce your nitrogen.
Trzeci sposób to po prostu dopasowanie się do wymogów rządu. Jeżeli chodzi o redukcję azotu, rząd przygotował taką specjalną kolorową mapę i kolorami odzwierciedlono odsetek redukcji, jaki obowiązuje w danym regionie. So farmers could see in this map where they lived, and a lot of them who were even not near a Nature 2000 area saw that they had to reduce up till this 94%. Zatem rolnicy na tej mapie mogli zobaczyć, gdzie żyją i jaką redukcję muszą zapewnić. I nawet ci, którzy nie mieszkali w pobliżu obszaru Natura 2000, zostali zobowiązani do redukcji o 94%. Then of course the farmers were furious, especially because the Dutch government does not calculate how much emission you have in a certain region, but they have a model and they have assumptions, and these assumptions about your emission is put into this model, and then they say if you are good or bad. I rolników to rozwścieczyło, dlatego że rząd nie przeprowadza żadnych obliczeń czy kalkulacji, tylko nie patrzy, jakie są emisje w danym regionie, tylko po prostu mają model, mają pewne założenia co do naszych emisji. Te założenia są wprowadzane w model i tego trzeba się trzymać. These assumptions scientists have looked into can differ from your real emission, and it can differ up to 100%. No i zgodnie z analizą naukowców, którzy przyjrzeli się tym założeniom, okazało się, że te założenia nie są rzeczywiste i mogą odbiegać od rzeczywistości tak naprawdę w 100%. But most farmers have a permit in the Netherlands to emit what they are emitting. And the farmers who do not have a good permit right now are in trouble because our government made legislation that did not succeed with a judge. Także większość rolników ma pozwolenia na emitowanie tego, co emitują, natomiast jeżeli jakiś rolnik nie ma takiego dobrego pozwolenia, to ma problem, dlatego że powstało odpowiednie prawo, którego podważenie nie udało się w sądzie. In the same way, in the Netherlands, industry is expanded, a house building is expanded, people are coming in the Netherlands, etc. So all the things that agricultural firms have to do have really no goal, because all the other sectors emit so much more the coming years that the effect is zero. Także w Holandii inne sektory się świetnie rozwijają, przemysł się rozwija, budowa domów się rozwija, ludzie, coraz więcej ludzi przyjeżdża, żeby żyć w Holandii. Także to, co nakłada się na rolnictwo, tak naprawdę nie spełni swojego celu, dlatego że pozostałe sektory emitują tak dużo, że ostatecznie wychodzimy na zero. So since this letter of our new minister, every farmer in the Netherlands is furious. A zatem od momentu opublikowania pisma naszego ministra każdy rolnik w Holandii jest wściekły. Demonstrations wildly organized, so organized by groups of farmers themselves, have started from this moment on. I od tej pory rozpoczęły się demonstracje organizowane przez rolników. Not only because it's injustice that the farmers face, but also it's not democratic, so it's a decree, it's dictatorial. Nie tylko dlatego, że jest to niesprawiedliwe, ale też jest to niedemokratyczne i to zakrawa na dyktaturę. In the same period, our Minister of Agriculture was on television and in a newspaper declaring that we had to build houses, so the farmers had to go. W tym samym okresie minister rolnictwa udzielił wywiadu w telewizji i stwierdził, że musimy budować nowe domy, w związku z tym rolnicy muszą się usunąć. So it's very clear that they put upon the farmers a program that's unlawful, because the law is different, so it's unlawful, it's undemocratic, it's unjust, and so all the farmers, especially since these interviews, have become even more furious. Także jasne jest, że ten program jest niezgodny z prawem, jest niedemokratyczny i niesprawiedliwy, i to sprawia, że rolnicy są jeszcze bardziej wściekli. The parties in our parliament right now, so in the cabinet, are four parties who already fell last year, and they fell because they lied to the citizens of the Netherlands.
W partie mamy 4 w parlamencie i one już w zeszłym roku przegrały, dlatego że kłamały obywatelom. And they continue because last week the media had found some papers and they have publicized them, telling that not 30%, what our government wants, 30% less farmers, but even 50%. And you all know that when you reduce the agricultural sector with 50%, that the rest also will be swept away from the countryside, because then we do not have the critical mass anymore to keep afloat and to be competitive. W zeszłym tygodniu z kolei media opublikowały wyniki swojego dochodzenia, bo dotarły do tajnych dokumentów, według których redukcja liczby gospodarstw rolnych ma nie być o 30%, tylko o 50%. A jeżeli nasz sektor ma się skurczyć o 50%, to znaczy, że cała reszta tego sektora również zniknie, dlatego że nie będziemy mieli tej masy krytycznej. Our president, Mr. Rutte, has said that he will not do anything about the goals and the percentage and so the unjust situation for our farmers in the Netherlands. Natomiast nasz prezydent stwierdził, że nie będzie nic robił z tymi celami, z tymi wartościami procentowymi i nie będzie zmieniał tych niesprawiedliwych rozwiązań. And so because there's so much injustice for farmers in the Netherlands, we now look to our colleagues who like to help, and so we look to Poland, because what is happening here shouldn't happen in a democracy. What our parliamentaries and politicians are doing is really the worst that you can do. They have end democracy for farmers. Dlatego w obliczu tej niesprawiedliwości wobec rolników rozglądamy się, patrzymy, kto nam może pomóc, dlatego zwracamy się do kolegów i koleżanek z Polski, dlatego że to, co się dzieje, jest niedemokratyczne i to, co politycy robią, po prostu jest wymierzone w rolników. And next to all this written injustice, they also forbid us to demonstrate. And all people in Europe have the right to demonstrate. It's a human right. But we, every time that we want to demonstrate, we get restrictions up till that mayors say in the media, there will be no farmers in my town. So that's the democratic status of the Netherlands and of our government. I to jest na tyle niesprawiedliwe, że jeszcze dodatkowo zakazano nam prowadzenia demonstracji, a przecież prowadzenie demonstracji jest prawem człowieka w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo nakładane są na nas restrykcje, no i prezydenci miast mówią, że w moim mieście nie będzie protestował żaden farmer, żaden rolnik. Tak wygląda sytuacja. And you all know that these are the same people who criticize other EU members of being not democratic. A to są ci sami ludzie, którzy krytykują innych członków Unii Europejskiej za działania niedemokratyczne. So we will continue as farmers in the Netherlands to demonstrate. The demonstrations since 2 days have even got a new level of fierceness. So farmers are not going to take this. They are not going to be swept away from the landscape. They will fight for their farms and they will continue to do that with Farmers Defence Force. Także rolnicy w tej chwili demonstrują. Od 2 dni te demonstracje weszły na nowy poziom zażartości. Nie pozwolimy znieść się nie pozwolimy pozbyć się nas, będziemy walczyć i będziemy to robić w ramach Farmer Defence Force. And today we had a very good day, also spoken to your ministers with agriculture, but also with justice. We also brought our legal advisor and they already said that we are going to cooperate together to make sure that the democracy will also in the Netherlands be reinstated and that we will see that we get our rights. Dzisiejszy dzień dla nas był bardzo dobry. Spotkaliśmy się z ministrem rolnictwa i ministrem sprawiedliwości. Przywieźliśmy ze sobą prawnika, także ustaliliśmy, że będziemy współpracować, aby przywrócić demokrację w Holandii. So we are fighting for family farms, for food sovereignty, and also for food security. All things are very insecure right now, and I hope we will have our Polish colleagues on our side and also in politics, so that we can really give hope to our farmers and the strength to even
go further with our demonstrations. Także walczymy o gospodarstwa rolne, o suwerenność i bezpieczeństwo żywnościowe, bo w tej chwili sytuacja jest naprawdę niebezpieczna i zwracamy się do polskich kolegów, do polskich polityków, aby stanęli po naszej stronie, żeby dać nadzieję naszym rolnikom. Thank you very much. Thank you very much, Sieta. Teraz aspekt Polski. Proszę kolegów o wyemitowanie materiału, dlatego że pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący prezydenckiej Rady do Spraw Wsi, utknął na wsi, w związku z czym nagranie. So now we will have the Polish side and this is going to be a video because Minister Ardanowski got stuck in the countryside, so this is going to be a video message. Szanowni Państwo, rolnictwo jest jedną z najwspanialszych, najbardziej szlachetnych działalności człowieka. Jest zresztą u podstawy kultury europejskiej, bo w matce języków europejskich, w łacinie, rolnictwo jest nazywane agricultura, kultura agri. Rolnictwo daje ludzkości to, co jest niezbędne, daje żywność. Modlimy się o to, ten chleb nasz powszedni, codziennie. Tam, gdzie rolnictwo zanika, czy z powodu błędów ludzkich, toczących się wojen, niewłaściwych regulacji wodnych, czy też z powodu zmian klimatycznych, tam następuje głód. Więc myślę, że nikomu nie potrzeba tłumaczyć, jak ważna jest rola rolnictwa, w szczególności rolnictwa europejskiego, które przeszło ogromną transformację od czasu powołania Unii Europejskiej. Również korzysta bardzo szeroko z osiągnięć nauki rolniczej, która już przecież od XIX wieku, od poznania mineralnej teorii odżywiania roślin, prawa Liebiga, potem wielkich badań nad ochroną roślin, nad hodowlą zwierząt, poznaniem biologii zarówno roślin, jak i zwierząt, to my rolnicy umiemy z tego korzystać i dajemy Europie najważniejsze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe, bo przez bez żywności nikt z nas nie jest w stanie kilkunastu dni przeżyć. Dlatego z takim niepokojem patrzę na to wszystko, co dzieje się w tej chwili wokół rolnictwa w Unii Europejskiej. Nielogiczna, z nikim nieuzgodniona, niekonsultowana ze środowiskami rolniczymi, ba, niekonsultowana również z nauką rolniczą, polityka Komisji Europejskiej, nazywana ogólnie Zielonym Ładem, okraszona wieloma ładnymi sformułowaniami o potrzebie mniejszego oddziaływania na przyrodę, na środowisko i szeregiem innych sformułowań, z którymi my się generalnie zgadzamy. Nie protestujemy przeciwko nim, ale ta polityka również jest realizacją pewnej filozofii, która jest niebezpieczna. Organizacje, aktywiści nazywający siebie często bałamutnie, fałszywie ekologami, organizacjami ekologicznymi, a jest to nadużycie, bo my rolnicy często nazywamy te organizacje ekoterrorystami. Ta polityka Komisji Europejskiej, która jest właściwie emanacją, jest realizacją tego, co lewicowi politycy nazywający się ekologami próbują wymusić na rolnictwie europejskim, doprowadzi do katastrofy rolnictwa europejskiego. Ona zakłada zmniejszenie produkcji żywności, wprowadzenie różnego rodzaju wymagań stawianych rolnikom, których rolnicy, mówiąc wprost, nie będą w stanie sprostać. Europa, która jest bezpieczna żywnościowo, która ma również obowiązek produkowania tej żywności więcej, by żywić tych wszystkich, którzy na świecie z powodów od siebie niezależnych cierpią głód. Mówię tu o Afryce, mówię o krajach Azji Wschodniej, o wielu regionach, które w szczególności wojna na Ukrainie postawiła w trudnej sytuacji, ale generalnie pokazuje, jaki jest związek między głodem a niedostatkami żywności. Ta Europa chce ograniczać produkcję żywności, może doprowadzając nawet do stanu, że tej żywności w Europie będzie brakowało. Ja z niepokojem patrzę na podpisywane porozumienia o wolnym handlu z krajami i obszarami świata, które mają tylko i wyłącznie dużą produkcję rolną, nie mają niczego innego do zaoferowania Europie. Tak było z umową z krajami Mercosur z Ameryki Południowej, tak jest w tej chwili z umową o wolnym handlu z Nową Zelandią, która ze względu na inną strukturę rolnictwa i klimat jest w stanie zalać Europę
produktami mlecznymi, mięsem wołowym, baraniem i szeregiem innych produktów. Czy o takie rolnictwo w Europie chodziło ojcom założycielom Unii Europejskiej, twórcom wspólnej polityki rolnej? Myślę, że nie. Rolnicy to rozumieją. Właśnie to rolnicy przede wszystkim rozumieją te zagrożenia. Pozdrawiam serdecznie naszych kolegów z Holandii, którzy jako pierwsi zostali przećwiczeni przez swój rząd, ale myślę, że jest to również świadoma polityka Brukseli w tym, jak daleko można wymusić na rolnikach ustępstwa. Czy można administracyjnie likwidować działy rolnictwa, likwidować gospodarstwa, nie licząc się z potrzebami, jakie konsumenci wobec rolnictwa mają, ale również nie biorąc pod uwagę, że wiele innych gałęzi gospodarki w sposób o wiele bardziej szkodliwy oddziaływuje na środowisko. To rolnictwo stało się takim chłopcem do bicia. Jeżeli w Holandii te zmiany w kraju, który ma jedno z najnowocześniejszych rolnictw w Europie, te zmiany wejdą, ja nie mam żadnych złudzeń, wszystkie kraje po kolei, również moja ojczyzna Polska, będą poddane ogromnej presji, naciskom, żeby redukować rolnictwo. Rolnictwo, które, jestem o tym przekonany i powtarzam to kolejny raz, jest szlachetną profesją człowieka, jest jednym z najważniejszych zawodów w historii świata dla całej ludzkości, potrzebnym, dającym to, czego, bez czego ludzie żyć nie potrafią. To rolnictwo jest wystawione na ciężką próbę. Musimy się jednoczyć, musimy z sobą rozmawiać, nawet jeżeli różnimy się w różnego rodzaju szczegółach dotyczących rolnictwa, jego intensywności, stosowanych technologii, to tu przychodzi zagrożenie zasadnicze dla nas wszystkich, nie tylko dla rolników w Holandii, ale również dla rolników w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Pozdrawiam wszystkich, nie mogę być osobiście, bardzo ubolewam z tego powodu. Cieszę się, że do tego spotkania dochodzi. Życzę dobrych obrad, a na mnie zawsze możecie liczyć. Związek między głodem a niedostatkami żywności. I'm talking here about Africa, Eastern Asia, the regions that are impacted by the war in Ukraine. And I'm talking about this impact of war on hunger. Ta Europa chce ograniczać produkcję żywności, może doprowadzając nawet do stanu, że tej żywności w Europie będzie brakowało. So the European Union wants to limit the production of food, maybe even causing a situation where there are shortages of food. Ja z niepokojem patrzę na podpisywane porozumienia o wolnym handlu z krajami i obszarami świata, które mają tylko i wyłącznie dużą produkcję rolną, nie mają niczego innego do zaoferowania. Actually, it is with concern that I look at free trade agreements that are concluded with the European Union and other countries and parts of the world that only have big agricultural production and nothing else to offer. Europie. Tak było z umową z krajami Mercosur z Ameryki Południowej. Tak jest w tej chwili z umową o wolnym handlu z Nową Zelandią, która ze względu na inną strukturę rolnictwa i klimat jest w stanie zalać Europę produktami mlecznymi, mięsem wołowym, baraniem i szeregiem innych produktów. This was the case with a free trade agreement with Mercosur countries, as well as with New Zealand. New Zealand, which has a different structure of agriculture and other climate, and due to that, it's able to flood European Union with different products, mainly dairy products and meats. Czy o takie rolnictwo w Europie chodziło ojcom założycielom Unii Europejskiej, twórcom wspólnej polityki rolnej? Myślę, że nie. Is this the kind of farming that the founding fathers of the European Union were aiming at? Is this the main purpose of common agricultural policy? I don't think so. Rolnicy to rozumieją. Właśnie to rolnicy przede wszystkim rozumieją te zagrożenia. Pozdrawiam serdecznie naszych kolegów z Holandii, którzy jako pierwsi zostali przećwiczeni przez swój rząd, ale myślę, że jest to również świadoma polityka Brukseli w tym,
And our farmers understand this. And now I would like to take this opportunity to greet our colleagues from the Netherlands who were the first one to be tested by their government. And I don't think it's only by their government, but also by politicians from Brussels. Tym, jak daleko można wymusić na rolnikach ustępstwa? Czy można administracyjnie likwidować działy rolnictwa, likwidować gospodarstwa, nie licząc się z potrzebami, jakie konsumenci wobec rolnictwa mają, ale również nie biorąc pod uwagę, że wiele innych gałęzi gospodarki w sposób o wiele bardziej szkodliwy oddziaływuje na środowisko. To rolnictwo stało się takim chłopcem do bicia. They are just testing how many concessions one can impose on farmers, and not even looking at the needs of consumers, and not looking at the fact that other areas of the economy are much more damaging to nature, and the agriculture became simply a scapegoat. Jeżeli w Holandii te zmiany w kraju, który ma jedno z najnowocześniejszych rolnictw w Europie, te zmiany wejdą. Ja nie mam żadnych złudzeń. Wszystkie kraje po kolei, również moja ojczyzna Polska, będą poddane ogromnej presji, naciskom, żeby redukować rolnictwo. If those changes are implemented in the Netherlands, which has the most modern agriculture in the European Union, then I have no doubt that all of the countries, including Poland, are next, and they will be under a great pressure to reduce agriculture. Rolnictwo, które jestem o tym przekonany i powtarzam to kolejny raz, jest szlachetną profesją człowieka, jest jednym z najważniejszych zawodów w historii świata dla całej ludzkości, potrzebnym, dającym to, bez czego ludzie żyć nie potrafią. To rolnictwo jest wystawione na ciężką próbę. Agriculture is the most noble profession of humanity, and it's the most important profession in the history of the world, because it gives something that we cannot live without. Musimy się jednoczyć, musimy z sobą rozmawiać, nawet jeżeli różnimy się w różnego rodzaju szczegółach dotyczących rolnictwa, jego intensywności, stosowanych technologii, to tu przychodzi zagrożenie zasadnicze dla nas wszystkich. Nie? We have to unite ourselves, and we need to enter in discussions, even though we have our differences about details, about farming, the intensity of farming and the technology. This is a real threat for all of us. Nie tylko dla rolników w Holandii, ale również dla rolników w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Pozdrawiam wszystkich. Nie mogę być osobiście, bardzo ubolewam z tego powodu. Cieszę się, że do tego spotkania dochodzi. Życzę dobrych obrad, a na mnie zawsze możecie liczyć. Well, I would like to greet you all. I'm sorry I cannot be here personally, but I'm happy that the meeting is taking place, and know that you can always count on me. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Faktycznie pierwszy raz mogliśmy mu trochę wejść w słowo, więc bardzo przepraszam, mam nadzieję, że się nie obrazi. I szanowni państwo, przechodzimy do debaty. Chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich gości biorących udział w dzisiejszej debacie. Zapraszam najpierw Josa Ubelsa, Farmers Defence Force. Jos, it's your time. The star from the Netherlands. Bardzo dziękuję. Pan poseł Jerzy Małecki, Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam serdecznie pana posła Mirosława Maliszewskiego, reprezentującego Polskie Stronnictwo Ludowe. Zapraszam pana posła Jarosława Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Zapraszam pana posła Roberta Winnickiego, reprezentującego Konfederację. Zapraszam pana Arkadiusza Iwaniaka, reprezentującego Nową Lewicę. Zapraszam prezesa Instytutu Gospodarki Rolnej, pana Szczepana Wójcika. Oraz zapraszam pana Roberta Nowackiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. Ale też Solidarna Polska.
to chyba nie tajemnica. Szanowni Państwo, zwykle moje serce jest bardzo miękkie i niestety każdy przeciąga, przedłuża. Dzisiaj jest to tyle łatwiej, że moja współpraca musi być skoordynowana z panią, z pracą pani tłumacz. Ladies and gentlemen, my heart is always very soft when it comes to speakers who are long-winded, but this time we have an interpreter and we have to take her into account. W związku z czym jedna minuta, po jednej minucie nie będę podnosiła różowego długopisu, tylko wyjątkowo telefon. So you all have 1 minute and after 1 minute I won't be raising a pink pen, but exceptionally a phone. Pani tłumacz będzie jednak z różowym długopisem. The interpreter has a pink pen. Szanowni Państwo, i teraz poważnie, bo temat poważny. Now on a serious note, because the topic is serious. Bezpieczeństwo żywnościowe. Z jednej strony Unia Europejska i wszyscy politycy mówią nam, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe i że musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby je zachować. Well, food security. On the one hand, the European Union and politicians are telling us how food security is important and that we need to do everything in our power to keep it. A jednocześnie dostajemy w prezencie nowy Zielony Ład, z którym powiązane są polityki od pola do stołu oraz bioróżnorodności, które w sposób oczywisty limitują produkcję. On the other hand, we have new Green Deal and such policies as from field to table and biodiversity, which limit production. Ale to nie koniec atrakcji. Unia Europejska szykuje nam kolejne inicjatywy. Koniec epoki klatkowej, ograniczenie stosowania środków ochrony roślin. But that's not all when it comes to surprises, because the European Union has also other initiatives like ending boxes for hens or limiting plant protection products. No i do tego to, co dzieje się w Holandii, ciężko nie analizować tej sytuacji pod kątem testowania, na co możemy sobie pozwolić w Unii Europejskiej. And what's going on in Holland shows us that this is like testing what we can impose in the European Union. Więc pierwsze pytanie jest proste. Jak panowie skomentujecie to, co dzieje się w Holandii i jak widzicie w ogóle przyszłość bezpieczeństwa żywnościowego? Czy w tym kierunku, w którym idziemy, w ogóle jest szansa, że za kilka lat będziemy mogli być dalej spokojną Europą dostatnią w żywność? So my question to you, gentlemen, is how do you comment on what's going on in Holland right now and about food security? If we are going in this direction, are we able to speak about the future with food security? I zaczniemy od Holandii. Jos Ubels, Farmers Defence Force, 1 minute for you. Jedna minuta dla ciebie. Yes. We are seeing what is happening in the Netherlands. They want to get rid of 50% of the farmers. As Sita already explained earlier, that if you let 50% of the farmers stop their business, the whole system will break down. You don't have the critical mass to survive. The factories can't work with the milk. They all will shut down. So this will break agriculture for the Netherlands. But I am also very scared, because agriculture for the Netherlands was also very innovative. We took a lot of knowledge throughout Europe to create better agriculture everywhere throughout Europe. So if we break this system in the Netherlands, it will harm Europe in any way. So yes, I hold my heart to this. I'm really scared for what's going on, because agriculture is the backbone of society and it's breaking down quickly in the Netherlands now, and we can't let this happen. So. Oh, perfect time. No, wszyscy widzimy, co się dzieje. Rząd chce zlikwidować 50% rolników, a tak jak powiedziała przedmówczyni, jeżeli 50% gospodarstw rolnych zniknie, to cały system się załamie, bo nie będziemy mieli masy krytycznej. I ja po prostu się boję, dlatego że nasze rolnictwo od wielu lat stawiało na innowacje i starało się cały czas ulepszać rolnictwo, również rolnictwo w Europie. Jeżeli to się załamie, to to też będzie ze szkodą dla Europy. Także ja wkładam to w swoje serce i po prostu się boję, dlatego że rolnictwo jest kręgosłupem społeczeństwa i nie możemy mu dać się załamać. Z tym samym pytaniem wędrujemy do Prawa i Sprawiedliwości. Jerzy Małecki. Szanowni Państwo, ja nigdy nie myślałem o tym, że dożyjemy takich czasów, że będziemy sami pozbawiali się żywności. Teraz wiemy, jaka sytuacja jest na Ukrainie. Wiemy, jakie mamy problemy my wszyscy, Europejczycy, cały świat, poprzez bardzo drogie surowce, które także uderzają w rolnictwo. Z dzisiejszych spotkań wynika, że
nie tylko Holandia, ale Belgia, Flandria, także tam zaczynają się różne obostrzenia, które, które mają zadanie właśnie uderzyć w rolnictwo. Ja zadaję sobie pytanie, jaki jest cel, jaki jest sens tego wszystkiego, do czego to prowadzi? No niestety, jeżeli tak dalej będzie szło i Holandia, rząd holenderski wygra z rolnikami, to ja się obawiam, tak jak powiedział pan minister Ardanowski, że to zostanie narzucone dla wszystkich krajów europejskich. To byłaby dla nas tragedia. My w tej chwili jesteśmy samowystarczalni, jesteśmy bezpieczni pod kątem spożywczym i żywnościowym, ale jeżeli faktycznie zostanie nam to narzucone, to ja cienko widzę to wszystko. Bardzo dziękuję. Well, actually, I never thought I'd live in times where something like that is happening, where we are ridding ourselves of food in the context of war in Ukraine, where raw materials are very expensive, and it also has negative impact on agriculture. So the solutions that are implemented not only in the Netherlands, but also in Belgium, in Flanders, this all has negative impact on the agriculture. And what is the purpose? Well, if the government in the Netherlands wins, I'm afraid that this solution will also be implemented in all other member states, and this is going to be a tragedy. Right now we are self-sufficient when it comes to food, but if this new solution is implemented, then I am a pessimist. Tak, pesymistyczny poseł Małecki, to jest niespotykana w miarę rzecz. Przechodzimy do polskiego stronnictwa. Dlatego mówię, że to niespotykana. I przechodzimy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan poseł Mirosław Maliszewski. Ja zacznę od tego, że współczuję koleżankom i kolegom z Holandii, to co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że mówię to jako rolnik praktykujący w którymś pokoleniu, bo właściwie od początku historii mojej rodziny zajmowaliśmy się rolnictwem i mówię tu też w kategorii przyszłości, bo rok temu mój syn podjął decyzję, że będzie prowadził gospodarstwo, skończył studia rolnicze, więc rozumiem na swojej skórze i na swojej rodzinie, co może oznaczać sytuacja oto taka, że ktoś administracyjnie nie tylko ogranicza zużycie azotu, to powiedzmy jest mniejszy problem w przypadku Holandii, ale jeżeli się tworzy okręgi czy regiony administracyjne, których nie będzie można prowadzić produkcji rolniczej z przeznaczeniem na inną działalność, no to już jest bardzo niebezpieczne, bo to komuś zamyka drogę do prowadzenia normalnego biznesu, czego mu wcześniej, wtedy kiedy ten biznes zaczynał, nie mówiono. I to jest pierwszy element współczucia. A drugi element współczucia to niestety wynika z tego, że wydaje się, że dzieje się to za przyzwoleniem władz, czyli de facto waszych reprezentantów. To świadczy, to jest bardzo niebezpieczne, bo to świadczy o tym, że to lobby rolnicze w Holandii, który kraj przeze mnie jest postrzegany jako półrolniczy, półhandlowy, ale rolniczy przede wszystkim, to oznacza, że lobby rolnicze jest słabe, że się nie liczą z tym politycy. Więc musicie podjąć działania, my będziemy was wspierać, aby to lobby rolnicze było silniejsze. Well, actually, you have my compassion and sympathy for two reasons. First of all, I'm a farmer. I've been a farmer for generations. A year ago, my son completed agricultural studies and he decided to run our farm. And I absolutely understand you from this perspective. When the administration is limiting the amount of nitrogen, that could be understandable. But drawing up regions where you can't produce, where you can't do any agriculture, I think this is very dangerous, dangerous for a business, which when you started, they never told you about. And for the second reason I have compassion for you is that I always saw the Netherlands as a mainly agricultural country. And it turns out that the government, the authorities are actually supporting these solutions, and the authorities are representatives of the citizens. And this means that your agricultural lobby is very weak, so you have to make it stronger, and we do support you in doing so. So Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia, jedna minuta. Dziękuję bardzo. Do czego to prowadzi? No to wszystko, jeżeli tak dalej pójdzie, doprowadzi do wielkiego upadku, bo już takie eksperymenty były. Ja nawiążę do tego zdania, które powiedziała pani na samym wstępie, że próbuje się prawem poprawiać naturę. No to jest nie do zrobienia takie coś. Niestety ludzkość co chwilę upada i dalej próbuje takie rzeczy robić, wymyślając 54 płcie, wymyślając no, różnego rodzaju nierynkowe rozwiązania,
co zawsze się kończy wielką tragedią, taką jak ten pomysł komunistyczny, który doprowadził do wielkiego głodu i rzezi Rosjan i dużej części Europy. Dlatego tak ważne jest, aby się jednoczyć. Tak ważne jest, żeby ze sobą rozmawiać nie dopiero przy takiej tragedii, jaka jest w tej chwili w Holandii, gdzie próbuje się robić zakaz pracy dla rolników i dla jego dzieci. No już u nas w Polsce był nakaz pracy i to się nie sprawdziło. I tak samo nie sprawdzi się poprawianie prawem natury. Bardzo dziękuję. Well, actually, the things that are now happening can only result in fall. And we've already tried to do this in the past, like improve nature, and it always ends badly. The humanity has been implementing different solutions, like 50 for genders or non-marketable solutions. And this is a true tragedy. Already in communist times, they've been trying to do things and it ended in hunger and slaughter of Russians, and that therefore we need to unite ourselves and talk with each other, but not talk while the tragedy, already when the tragedy is going on, but earlier. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do Konfederacji. Pan poseł Robert Winnicki. Dzień dobry, szanowni państwo. Ja liczę, że to jest jedno z pytań, że to będzie jeszcze więcej tych minut pojedynczych, więc postaram się nie wyczerpać w tę pierwszą minutę tej wypowiedzi. Szanowni państwo, cała sprawa ma grunt ideowy, ideologiczny, polityczny. Europą zachodnią, w sensie dyskursu publicznego, rządzą fanatycy. Rządzą fanatycy. Ci fanatycy, którzy nie biorą pod uwagę realiów życia gospodarczego, życia społecznego, tylko mają założenia. Ja jestem akurat wiceszefem Komisji Energii w polskim Sejmie, chociaż dzieckiem polskiej wsi, tam wychowanym i z rolnictwem mającym do czynienia od dziecka wiele, ale widzimy to na przykładzie polityki energetycznej, na przykład obłędnej polityki antyatomowej w Niemczech, która teraz czkawką się odbija rządowi niemieckiemu bardzo mocno, i widzimy to w Holandii w postaci tego obłędu. I powiem tak, w związku z tym jakby odpowiedź na to pytanie wykracza poza sektor rolny zdecydowanie. Ta odpowiedź, której postaram się udzielić w kolejnym wejściu, ma charakter polityczny i ideologiczny. Takie jest moje przekonanie. Well, ladies and gentlemen, what is going on right now is based on ideology and on politics. Western Europe is governed by fanatics who are not even looking at the realities of economic and social life. I am the deputy head of the Energy Committee in the Polish Parliament, although I was raised in rural areas. But I would like to quote here an example from the energy sector where crazy things have been happening. For example, anti-nuclear approach in Germany, which has now a very negative impact on the current situation, or the madness that is going on in the Netherlands. And the answer that I will try to provide in the second part of our debate goes outside the agricultural sector, because it's political and ideological. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do posła Nowej Lewicy. Pan poseł Arkadiusz Iwaniak. Znaczy, myślę, że na mojej ręce widać pełne poparcie i solidarność z rolnikami holenderskimi. Szczerze powiedziawszy, słuchając koleżanki z Holandii, nie za bardzo mogę wierzyć. Na pewno jesteście polem doświadczalnym. Żeby było jasne, jestem w całkowitej kontrze, jeśli chodzi o Nowy Zielony Ład. Chociaż, żeby było jasne też, jestem za tym, żebyśmy żyli w dobrym klimacie, w dobrym środowisku. To wszystko musi być w harmonii z tym, żebyśmy nie byli uzależnieni od zewnętrznej, pozaeuropejskiej żywności. A więc bezpieczeństwo żywnościowe Europy, Polski i bezpieczeństwo polskich rolników i europejskich rolników powinno być w harmonii i jest przede wszystkim. Także tutaj jakby nie ma wyboru. Jest to dla mnie oczywiste, że to dążenie do tego, żeby klimat, środowisko było czyste, jest bardzo ważne. Natomiast tak jak przed chwilą powiedziałem,
to wszystko musi być w harmonii, nie może być w oderwaniu od tego, jaką mamy historię, jaką tradycję i przede wszystkim jest rolnik i bezpieczeństwo żywnościowe, bo przy węglu widzimy, co znaczy uzależnić się od zewnętrznego źródła energii. Well, actually, you can see on my hand my full support and solidarity with the Dutch farmers. And when I was listening to you, madam, speaking what's going on in your country, I couldn't believe it. Definitely, you are a testing ground. And I'm also against New Green Deal. Of course, I'm in favor of good climate and climate protection, but it all has to happen in harmony. We don't want to be dependent on food from outside the European Union. The climate should be clean, but it all should be in harmony with respect for our history, our traditions. We saw what happened with us being dependent on Eastern coal. You see what's happening now. Przechodzimy do dwóch najtrudniejszych wypowiedzi, najtrudniejszych, bo na końcu, więc trzeba było pamiętać pytanie. Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej. Minuta. Proszę Państwa, przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, jakie funkcje dzisiaj pełni rolnik. A więc jakie są zadania rolnika? Przede wszystkim dbanie o środowisko naturalne, ochrona zwierząt, które hoduje oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego swoim obywatelom oraz obywatelom innych krajów. A więc produkcja żywności i eksport tej żywności, który zapewni bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko krajowi, z którego ta żywność pochodzi, ale też innym krajom, które tej żywności potrzebują. Dzisiaj zadaniem rolnika jest również szukanie i też nas, szukanie nowych rynków zbytu i niezaniedbywanie tych nowych rynków zbytu, czyli budujemy bezpieczeństwo żywnościowe poprzez zwiększenie, maksymalne zwiększenie produkcji tej żywności, nadwyżkę sprzedajemy za granicę, nie zaniedbując takich rynków jak rynki azjatyckie, rynki takie jak Chiny, Wietnam, Indie, czy też inne kraje, które są bardzo chłonne. Tych rynków nie wolno nam zaniedbywać, ale w momencie, kiedy przyjdzie jakieś ewentualne zagrożenie, kiedy niestety być może to zagrożenie żywnościowe będzie, wtedy tej żywności nie będziemy musieli eksportować, ona zostanie w naszym kraju i to bezpieczeństwo żywnościowe nam zapewni. Dzięki. Well, what are the functions and tasks of farmers? It's taking care of the environment, taking care of livestock, as well as food security, benefiting our citizens and citizens of our country, other countries by producing food. And today also the task of our farmers is to look for new markets where they could sell foods. We are building food security and by producing more food, and excess food is sold outside the European Union on such markets as Asia, China, Vietnam and India. And if there is a risk in our region, then we don't have to export foods to those countries and ensure food security here. Najtrudniejsze, Robert Nowacki, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. Dzień dobry Państwu. Teoretycznie tak przysłuchuję się tej rozmowie i teoretycznie jako rolnik polski rolnik powinien być zainteresowany tym, że im jest gorzej dla rolników w Holandii, tym powinno być lepiej dla rolników z Polski, ponieważ powiększa się nam przestrzeń handlowa, a wiemy, że Holendrzy są drugim co do wielkości eksporterem żywności w Europie. Ale mówię tylko teoretycznie, bo wiemy, że tak nie jest. Jedziemy razem na tym samym wspólnym wózku z rolnikami z Holandii, jesteśmy razem odczuwamy, jesteśmy, jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną i widzimy, w którym kierunku to idzie i zauważamy no, jakby rzeczy niepokojące. Strajki rolników w Holandii jakby wyrażają to, co też czują rolnicy w Polsce. Cały Zielony Ład jest bardzo źle odbierany na polskiej wsi. I tu jest bardzo duże, już Pani Moniko kończę, będzie następna szansa. Dobrze, okej, to dokończę następny raz.
Ale można zdanie dokończyć, naprawdę. Jak już pani tak macha, to już. Actually, I've been listening to what you've been saying with great interest, and one could think, I might have thought that the worse the situation is in Holland for farmers, the better it should be for our Polish farmers, because the commercial space, the markets are growing, would be growing for us. But actually, this is not the case, because I think we are on the same boat. We are both subject to common agricultural policy, and what's going on right now, it's really concerning. And the strikes in the Netherlands actually express what we in Poland feel as well, because new Green Deal is not received positively in the Polish countryside. Bardzo dziękuję. I tym sposobem pierwszą rozgrzewkę mamy ze sobą. This was a warm-up. Panowie, przechodzimy do polityków. And now to politicians. Dlatego, że jakby to wy musi być przede wszystkim ludźmi odpowiedzialnymi za naszą przyszłość. Because they are responsible for our future. To, że dzisiaj się spotykamy, świadczy o tym, że rolnicy trochę zaczęli sobie zdawać sprawę z niebezpieczeństwa, dlatego ponad Kopą Kodzeką, ponad tymi organizacjami zaczynamy się jednoczyć i mówić wspólnym głosem i można, mówiąc kolokwialnym językiem, powiedzieć, że trochę zaczynamy uzbrajać europejskie rolnictwo. And right now farmers realize that there is a real danger, and we try to unite ourselves and sort of arm the European agriculture. Mówię uzbrajać, bo wszyscy Państwo wiecie, że bardzo lubię cytat z Al Capone. Dobrym słowem i pistoletem można załatwić więcej niż samym dobrym słowem. I say arm Polish agriculture, because you know that I like the quote from Al Capone, that with a good gun you can accomplish much more than with a good word. Dlatego dobre słowo mamy, merytoryczne postawy mamy, ale dlatego jednoczymy się, żeby być bardziej skuteczni i efektywni. So we have a good word, we have a good attitude, but we are uniting ourselves in order to be more effective and efficient. Dlatego z konkurentów stajemy się przyjaciółmi, współpracownikami. Instead of being competitors, we become friends and collaborators. Ale bez pomocy polityków sobie nie poradzimy. But without help of politicians, we will not be able to cope. Wyprzedzająco powiem tylko do pana posła Jarosława Sachajko, że oczywiście rolnicy też muszą wstępować i stać się politykami. And this is a comment to MP Sachajko, that that farmers also have to join politics. Ale mając stan obecny, jak panów ugrupowania widzą w ogóle przyszłość? Czy jednak to rolnictwo w Polsce, rolnictwo w Europie powinniśmy limitować, ograniczać, czy jednak koncentrować się na budowaniu nowych rynków zbytu, zacząć eksportować do Azji, do Afryki, otwierać Chiny, Wietnam, wszędzie wszystkie te rynki, gdzie możemy wyeksportować mięso, mleko, w razie kryzysu możemy to zostawić u siebie. U siebie myśląc w Europie. Więc jak panów ugrupowanie, jak panowie widzicie tę kwestię, a w związku z tym, że to trudne pytanie, to może po półtorej minuty. So my question to you is, how do you see the future of agriculture in Poland and in Europe? Should it be limited, or should we focus on finding new selling markets in Asia, Africa, China, Vietnam, where we could sell meat and dairy products? And if there is a crisis in Europe, we could stop exporting there. And all of you have 1 minute and a half, because it's a difficult topic. I zaczynamy od posła Nowej Lewicy, pan poseł Arkadiusz Imański. A nie spodziewał się. To możemy podzielić do tłumaczenia na dwie części te wypowiedzi? Tak, możemy. Tak? Będę przerywać po minucie. Tak, zaskoczony, bo myślałem, że pójdzie teraz z tej strony, ale nie ma problemu. Znaczy, to nie jest trudne pytanie, tylko myślę, że półtorej minuty to nie jest też czas, żeby to wszystko jakby wyjaśnić. Myślę, że to odpowiedź na pierwsze pytanie pokazuje, że tak jak pani sugerowała, jesteśmy w tej kwestii raczej niepodzieleni. Jeśli chodzi o Nową Lewicę, to oczywiście dla nas kluczowe i priorytetowe to jest klimat i środowisko. Well, actually, 1 minute and a half is not enough to answer this question, but as the previous answer has shown, we are united. And I think from the perspective of my party, climate and environment is key. O swojej pozycji i o decyzjach moich odnośnie Zielonego Ładu już powiedziałem, że stoję w kontrze. Natomiast, żeby też to wybrzmiało, my jako Lewica nie jesteśmy za tym, by dzielić, by zabierać. Natomiast klimat jest dla nas
ewidentnie bardzo ważny, natomiast to wszystko, tak jak mówiłem wcześniej, musi być w odpowiedniej harmonii. Nie może być tak, że załatwiając jedną sprawę, będziemy niszczyć drugą kwestię. Bezpieczeństwo żywnościowe przede wszystkim. As I said before, I am against New Green Deal, but we, as the left, we are against dividing and taking away. Climate is very important to us, but protecting it has to happen in harmony. And you cannot act where you, in a way where you, by dealing with one thing, you are destroying another thing. And food security is the most important. I tak jak powiedziałem na początku, nie możemy pozwolić na to, żeby tak jak było przy węglu, zamykaliśmy polskie kopalnie, a dzisiaj tak naprawdę na siłę szukamy węgla na całym świecie. Tak samo nie może być z żywnością polską, europejską. Nie możemy zniszczyć europejskiego ani polskiego rolnictwa i później importować zdecydowanie gorszej jakości żywność do Polski. Well, actually, it cannot be a situation as the one we had with coal, where coal mines were shut down, and now we are looking for coal all over the world. And the same goes for food. We cannot destroy Polish or European agriculture, and then, when need be, import it at a lower quality. Nawet 10 sekund zostało, bo jestem uczciwym czasowstrzymywaczem. To tylko dodam, że oczywiście tak jak w każdej partii politycznej są osoby, które myślą tak jak ja, ale są osoby, które myślą zdecydowanie głębiej i mocniej o klimacie, gdzieś tam zapominając oczywiście o rolnictwie. Dlatego prosiłbym Państwa, żebyśmy nie sprowadzali tej dyskusji tylko do ideologii lewicowej, bo tak jak powiedziałem, jak się spotkaliśmy w Sejmie, wielu polityków prawicowych za tym głosuje. Well, I am from a party where a lot of people, a lot of members of this party are like-minded, like myself. Others focus more on climate, forgetting about agriculture. But let's not say, and let's not boil it down to leftist ideology, because also a lot of people on the right are voting in favor. Widziałam ten uśmiech na twarzy posła Winnickiego, że tak dobrze usiadł. Półtorej minuty, panie pośle. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, sprawa jest ideologiczna i polityczna. To, co mogę zalecić czy polecić rolnikom holenderskim, no to rzeczywiście wejście z agendą niestety, czy stety, ale polityczną. Well, actually, in my opinion, this is ideological and political matter. And what I could recommend to the Dutch farmers is to set up a political agenda. Problemem rolnictwa ogólnie w Europie jest jego nowoczesność. To znaczy, nowoczesność sprawia, że niewielu rolników zostało w Europie, ponieważ relatywnie niewielu ludzi może być zatrudnionych dzięki mechanizacji, dzięki nowoczesności, ale co sprawia też, że tych niewielu rolników ma dużo mniejszą siłę wyborczą. Well, the problem of agriculture is that it's modern, which means that few people can work in agriculture, and because of mechanization and technology, and that's why those few farmers have a very weak voting power. I dlatego rolnicy w każdym kraju muszą analizować scenę polityczną i zastanawiać się nad tym, jak złamać obowiązujące paradygmaty, prawdopodobnie wchodząc w sojusze z innymi grupami, z tymi również, którzy chcą złamać obowiązujące paradygmaty w danej scenie politycznej, czy ten fatalny, lewacki, fanatyczny konsensus ogólnounijny. And the farmers all over Europe have to enter politics and answer the question how to break a paradigm. So they have to enter into alliance with other groups that also want to enter specific paradigms. And this skrajnie lewicowy, no. Extreme leftist approach. I teraz jeszcze kończąc ten wątek polityczny, no bardzo się cieszę, że mamy tutaj taki konsensus a propos obrony. Panowie sobie pozakładali też niektórzy z parlamentu te czerwone symbole oporu. Ale prawda jest taka, że zerknąłem, kto rządzi Holandią.
Actually, looking around, I'm really happy to see consensus. A lot of us are wearing red handkerchiefs, but actually I checked who is ruling in Holland. I w Holandii rządzą dwie partie należące do międzynarodówki liberalnej i tutaj nie ma ich reprezentantów. Actually, it's governed by two parties which belong to liberal international movement, and we don't have any representatives here. Ale rządzi również apel chrześcijańsko-demokratyczny. But also Christian Democratic Party is at power. Którego koalicjantem w Parlamencie Europejskim jest partia PSL, jest w Europejskiej Partii Ludowej. And i pytanie, PSL jaki nacisk PSL kładzie w Parlamencie Europejskim na to, żeby Europejska Partia Ludowa przestała popierać te rozwiązania szaleńcze w postaci Zielonego Ładu. And the question is, what sort of pressure the Polish Peasant Party is exercising in the European Union to make sure that the European Peasant Party gets rid of those crazy solutions? Z kolei partią rządzącą partią jest Unia Chrześcijańska, która, jak sprawdziłem, w Europejskim Sojuszu Konserwatystów i Reformatorów, czyli partii, w której jest Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska. Więc panowie również mają w Parlamencie Europejskim swoich sojuszników, którzy robią to w Holandii. I pytanie, co robi PiS i Solidarna Polska w celu wywierania nacisku na swoich sojuszników z Parlamentu Europejskiego, by nie robili tego wariactwa? No nie wspomnę już o tym, że forsującym Zielony Ład w Europie jest pan Janusz Wojciechowski, który ten obłęd forsuje, jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, rządu PiS-u i Solidarnej Polski. And the fourth i to tyle, bo możemy tu, no nie mówię już o lewicy, która po prostu w skali ogólnoeuropejskiej promuje dokładnie te rozwiązania. Także Pani cieszę się, że wszyscy tutaj się zgadzamy, ale no panowie, to do roboty. And the fourth party at power is Christian Union, which is in turn member of the European Alliance of Conservatives and Reformers. And the Polish Peace Party and Solidarity Poland are both members of that party. And the question is what they are doing to exercise pressure of the European Alliance of Conservatives and Reformers to get rid of this craziness. Teraz wypowiedź poruszę pana posła Maliszewskiego, jako że został trochę wywołany do odpowiedzi, też się nie spodziewał. Pan poseł Sachajko się przygotowuje. Ja zacznę od tego, że parę tygodni temu miałem bardzo podobne spotkanie z rolnikami z Francji. Oni trochę w lepszych humorach przyjechali do Polski niż rolnicy z Holandii, niż wy. Oni takich aż problemów nie widzą, ich rząd nie wprowadza ograniczeń dotyczących azotu i rolnik jest przyjaźnie traktowany. Rolnik jest tym w społeczeństwie, który ma autorytet. Well, actually, several weeks ago, I had a meeting with farmers from France, and they were in a better mood than our colleagues from the Netherlands, because their government is not implementing any limitations regarding nitrogen, and they simply came here in a better mood. Kiedy zaczęliśmy dyskutować o rzeczach już nie tylko związanych z rolnictwem, oni zaczęli się chwalić i mówić, z czego słynie Francja. Na pierwszym miejscu wymienili turystykę, że z tego mają duże dochody i wymienili jeden z produktów, jakim jest szampan, że to jest ich narodowy trunek i z tego Francuzi są znani na całym świecie. I zadali takie pytanie, czy co my jako Polska mamy, jaki produkt, jaką usługę, coś, co nas wyróżnia na świecie. Ja po takiej krótkiej, ale głębokiej analizie stwierdziłem, że tymi są produkty rolne. Polskie jabłka, polskie borówki amerykańskie, polskie mleko, to są te produkty, które dzisiaj są na świecie znane, z których słynie Polska i to jest odpowiedź na pytanie, co my sądzimy jako PSL o rolnictwie i jego roli. Więc jeżeli te produkty są na świecie znane, to Polska powinna inwestować w te dziedziny gospodarki, które na świecie są rozpoznawalne. When we started talking about other things than agriculture, they said that they were very proud of different things in France, like tourism, like champagne, which is well known all over the world. And they asked me what, in my opinion, was the most popular Polish product or service. And I answered that it was agricultural products like Polish apples, berries or milk. So if those products are so popular all over the world, then we should treat farming respectively and invest in it. Dzisiaj w polskie rolnictwo jest doskonale wyposażone w sprzęt. Ma doskonałą kulturę produkcji. Ma doskonale wykształconych ludzi, którzy mają wielopokoleniową tradycję. Mają to know-how, które jest potrzebne dzisiaj do tego, żeby prowadzić dobry biznes. Więc nie można tej dziedziny gospodarki zaniedbywać. I tu akurat wracając do tej dyskusji Parlamentu Europejskiego, kompletnie się nie zgadzamy z wizją polityki rolnej
reprezentowaną przez komisarza Wojciechowskiego, która akurat widzi szansę w gospodarstwach małych, drobnych, nietowarowych, wieloprodukcyjnych, takich, które na rynku mogą się nie sprawdzić. I my jesteśmy za tym, aby rolnictwo było zrównoważone, ale towarowe, produkowało. Czyli nie można zarzynać tej dziedziny gospodarki, która dzisiaj produkuje, która ma doskonałe wyniki w handlu, ma dodatni bilans handlowy, która daje perspektywę zarabiania pieniędzy. Right now farming in Poland is very well equipped. There is a really good production culture. There is very good know-how. So I don't agree with the current common agricultural policy of our Commissioner Wojciechowski, who's focusing on small farms. I think that the farms that are well that are doing well today, bigger farms that are generating profit. This is what we should focus on. Bardzo dziękuję. Bardzo delikatnie pan poseł odpowiedział posłowi Winnickiemu. Myślę, że jest nieusatysfakcjonowany. Na szczęście później możemy na spokojnie porozmawiać już poza kamerami. Głos oddaję panu posłowi Jarosławowi Sachajko. Dziękuję bardzo. Jednak od tego tematu politycznego nie uciekniemy. Ja znowu go podniosę, bo tu trzeba zrobić w Polsce na pewno głębokie zmiany systemowe, jeżeli chodzi o wybór posłów. To powinni być posłowie wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych, którzy będą odpowiedzialni przed swoimi wyborcami. Bo już wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy o piątce dla zwierząt. Przecież za tym szkodliwym dla polskiego rolnictwa projektem zagłosowało całe mnóstwo polityków prawicowych, rolników wybranych przez rolników. I jednak zagłosowali. Dlaczego? Bo dla nich ważniejsza matka partia i to, co powie ten czy inny szef, niż zdrowy rozsądek. Well, actually, we are not able to escape politics. And in Poland, in my opinion, we need systemic changes. We need to implement single mandate constituencies where the elected politicians will be directly responsible in front of the people who elected them. For example, today we have this new solution, 5 points for livestock, for animals. And politicians which were elected, they are farmers and they voted for it because their party is more important to them than farming. I idąc dalej tym samym tokiem myślenia, mamy polityków, którzy mówią w różnych momentach, co im ślina na język przyniesie. No, przed chwilą słyszeliśmy, że rolnictwo jest bardzo ważne. Nikt nie zgadza się, kolega z lewicy z Fit for 55, ale najważniejszy jest klimat. Jednocześnie cytuję, to mówię o tym zdaniu, że przed chwilą na siłę zamykaliśmy kopalnie. A dlaczego zamykaliśmy kopalnie? Bo ten lewicowy, lewacki, no, europarlamentarny pomysł na to, że węgiel jest zły, doprowadził do tego, że musieliśmy zamknąć kopalnie. A dzisiaj oni się najbardziej troszczą o węgiel. Actually, politicians say different things depending on the situation. On the one hand, someone is saying that agriculture is very important, but in the same sentence says that climate is also important. And they are saying about coal mines that they were unnecessarily shut down. But why were they shut down? This was a leftist idea. Back then they were saying that coal was bad, and now they are saying that they try to take care of it. Wracając do rolnictwa, dobrobyt bierze się z pracy. Z ciężkiej pracy bierze się dobrobyt, a nie z różnego rodzaju lewicowych pomysłów na dochód gwarantowany czy różnego rodzaju zasiłki. Ludzie zawsze będą jedli. Wbrew temu, co się niektórym lewicowym politykom wydaje, jeść trzeba. Dlatego uważam, że powinniśmy zakładać, bo w Polsce mamy różne rolnictwo, duże i małe. To małe powinno być na rynek lokalny, duże rolnictwo powinno się opierać na o tym, o czym mówił pan Wójcik, na zdobywaniu nowych rynków. Ja przedstawiłem rządowi pomysł na centra dystrybucyjno-przechowalnicze w różnych częściach świata. Niestety na razie bez powodzenia, bo na razie jest dobrze. A politycy właśnie powinni myśleć do przodu, co będzie za 3-5 lat. A nie, że w tej chwili żywność jest potrzebna i możemy ją produkować w dobrej cenie.
Actually, well-being and profitability is generated by hard work and not by ideas such as guaranteed income or benefits. So we in Poland have very versatile farming. We have both small and big farms. Small farms should produce for local markets, while big ones should produce for international markets. And I came up with the idea of creating distribution and warehousing centers, but I haven't all over the world, but I haven't had success with it yet because right now everything is okay with food and food availability, while in my opinion politicians should be more forward thinking. W związku z tym, że była wrzutka do rządu, to przechodzimy do partii rządzącej, ale też piątka dla zwierząt była wspomniana, pan poseł na szczęście po stronie rolników. Właśnie za chwilę się do tego odniosę. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tą partię, która jest z nami w Europarlamencie, w grupie konserwatorów i reformatorów, to jest chyba partia, z tego co pamiętam, ma chyba 3-4 członków, więc wpływ na to, jak ona rządzi, to my za bardzo nie mamy i raczej nie będziemy mieli. Pytanie to byłoby do państwa z Holandii, czy wszystkie te cztery partie, które tworzą ten rząd, czy chyba 4 czy 5, czy wszystkie są przeciwko rolnikom, czy są jakieś tam partie, które jednak solidaryzują się z rolnikami, mają inne zdanie niż Mark Rutte. I druga kwestia, akurat to w sugestii pana przewodniczącego, ja nie byłem za piątką dla zwierząt, byłem przeciw, więc to chciałbym wyjaśnić, ponieważ na poprzednim panelu to padło. Szanowni Państwo, dziś rano spotkaliśmy się, o godzinie 10 spotkaliśmy się z premierem Kowalczykiem i premier Kowalczyk powiedział bardzo taką zasadniczą rzecz, taką bardzo ważną rzecz, która gdyby definiuje nasze rządy, czyli my nie pozwolimy, aby polskie rolnictwo ucierpiało, aby polskie rolnictwo było ograniczane, jeżeli chodzi o produkcję i mam nadzieję, że nam to się uda. Też dzisiaj była rozmowa w drugim panelu o tym, jakie mogą być rozwiązania, jak pomóc holenderskim rolnikom. Ja uważam, że takie spotkania jak dziś, gdzie byli Holendrzy, byli Litwini, były osoby z Grecji, no oczywiście my byliśmy jako Polacy, poszerzyć ten krąg osób zainteresowanych, ale w tej takiej dobrym kierunku, czyli osoby, na które możemy liczyć jako przyjaciół, jako dobrych naszych, dobre takie osoby, które będą nas wspierały i taki front próbować stworzyć ogólnoeuropejski. Ja uważam, że takie naciski ze wszystkich krajów, czy z większości krajów Unii Europejskiej, na pewno pomogłyby tej sytuacji rolnikom holenderskim. Mam nadzieję tylko, że jak byśmy się spotkali za jakiś czas, mam nadzieję, że nie będzie za późno. Dzisiaj też jeszcze jedno zdanie powiem. Było mówione o tym, że to, co się dzieje w Holandii, to jest bezprawie. No tak, tylko że w Holandii to bezprawie stało się prawem. Czyli wszystko możemy zrobić jako politycy holenderscy o tym, żeby niestety zaszkodzić swoim rolnikom. I tu naprawdę się dziwię rządowi Marka Rutte, że w taki sposób podchodzi do swoich obywateli. Dziękuję. I tak właśnie sobie można narobić wrogów u tłumaczy. Actually, this was a question to our colleagues at the beginning. A question was asked to our colleagues from the Netherlands, whether those four parties that are in the government, whether all of them are against farmers, or maybe there are some of them that show solidarity with farmers. And today in the morning, we had a meeting with Minister Kowalczyk, and I will repeat after him that we will not allow Polish farmers to suffer, and we will not allow to limit production. During the second panel, we talked about solutions that we could implement. And I think this meeting, that meeting with our colleagues from the Netherlands, Lithuania, Greece, and of course Poland is one such example. And we should increase the group of stakeholders, people we can count on, and people we can with whom we can support in order to create a common front. And I think such pressures from different countries in the European Union may help the Dutch farmers, and I truly hope that this is not too late. And you kept saying, using this word, that this is lawlessness, but actually in the Netherlands, lawlessness became the law. And I'm quite surprised that Mark Rutte is turning his back so much on his citizens. Pytanie w takim razie do Josa Ubelsa i prośba też o odniesienie się do tych informacji, które w sumie dzisiaj pojawiły się w holenderskich mediach, kiedy byliśmy na spotkaniu w ministerstwie, odnośnie wycofania się na dobrą sprawę z bieżącej polityki jedynego reprezentanta, jedynej reprezentantki rolników w
holenderskim parlamencie, bo to też ciekawa sprawa. Well, actually, a question to you is about the comment on the news that broke out in the media while we were at different meetings today, that the only representative of farmers withdrew from politics, from the work in parliament. Yeah, actually, it shook us a little bit because we are in Poland at the moment. There's a lot going on in the Netherlands right now in our sector, in agriculture. But there's also a lot going on in politics in the Netherlands. There was a question if all the leading parties are against agriculture. No, I don't think so. But they have a coalition. And in this coalition, they hold each other's hands and they stick to each other's back. So this is good in a coalition. I fully understand. But now, sometimes if you have a coalition and you can't agree on one subject, you can say, okay, if this will be the road, we will stop with this coalition because it will break down our idealistic thoughts. We don't want this. But you see that all the leading parties, all the four of them in the Netherlands now, losing half of their votes in by the public. So they do political vote polls, and you can see that they are losing very fast. Even the party VVD from Mark Rutte, he has lost half of their votes. And at the same time, something really good for us and really strange in a country with only 50,000 farmers is that the only farming party we have in the Netherlands that should not get more than one seat in the chamber because we only have 50,000 farmers, so this is half a seat, but she has now in the exit polls 22 seats. So she gets the biggest party, she gets to be the biggest party in the Netherlands. So this is sounding for us as a savior, but it's also a huge threat to the extremists in Netherlands, the eco-terrorists. And today we were shook up by the message that they threatened her life, they tried to kill her, and she said, I have to take a step back in politics because my life is not worth it. So we are shook up today by this, and we hope she can find the strength to continue the fight. W Polsce, jesteśmy teraz w Polsce, a w Holandii dzieje się rzeczywiście bardzo dużo, nie tylko w rolnictwie, ale także w polityce. Tutaj ktoś zapytał o te cztery partie, czy wszystkie cztery partie są przeciwko rolnictwu i rolnikom. I tak nie jest, ale te partie są w tej chwili w koalicji, trzymają się za ręce i po prostu się popierają. A powinno być tak, że jeżeli nie zgadzają się w jakiejś kwestii, to partia powinna powiedzieć, że zrywamy tą koalicję, bo mamy jakieś ideały. Natomiast tutaj te wszystkie cztery partie idą ręka w rękę i właśnie straciły 50% poparcia wśród głosujących. Jednocześnie proszę pamiętać, że u nas jest tylko 50 tysięcy rolników i de facto partia rolnicza nawet nie powinna dostać jednego mandatu, bo to jest tak naprawdę pół mandatu w parlamencie. Natomiast teraz te exit polls wskazują, że partia będzie miała 22 mandaty, także stanie się, to będzie największa partia. Ale z drugiej strony mamy 22 seats, you said? Yes, but seats. W tej chwili 22 mandaty, tak. A z drugiej strony mamy właśnie to zagrożenie ekoterrorystyczne i właśnie ta pani, która się wycofała, oni grozili jej śmiercią, w związku z tym ona powiedziała, że jej życie no nie jest tego warte. Mamy nadzieję, że znajdzie w sobie jednak siłę. Czyli jednak rolnictwo elektryzuje, drodzy państwo. So agriculture electrifies. I zmienia wszystko w polityce, w związku z czym wybory przed nami, bo mam wrażenie, że cała polska scena polityczna jest w trybie wyborczym, mimo tego, że teoretycznie wybory, jeszcze dużo, dużo czasu do wyborów. Well, actually, the elections in Poland are still ahead of us, although we feel like the political scene is in the election mode. Dlatego o ofertę polityczną panów uczciwie zapytam. Co byście polskim i europejskim rolnikom zaproponowali? Ja rozumiem, że ciężko się w minutę wyrobić, ale jednak liczę, że dacie radę. Po jednej minucie tych dwóch panów pominę na razie w kolejnej, bo to bardziej rolnicy niż politycy, co oni nam mogą zaoferować. Zaraz wrócimy do nich z innymi pytaniami o rolnictwo, więc proszę się nie martwić. I pytanie na razie o ofertę polityczną.
So this is a question to politicians. What is your political offer? What is your proposal for Polish and European farmers? Jak zdobywać nowe rynki zbytu? Jak, co zrobić, żeby jednak na rynkach chińskich, afrykańskich, generalnie co zrobić, żeby eksportować i mieć co eksportować, czyli co zrobić, żeby polskiemu rolnikowi się opłacało? So how do you conquer new selling markets? How do you conquer the markets of China, Africa? How do you ensure that we can export, that we have food to export and that it's profitable for farmers? I żeby było niespodziewanie, poseł Jarosław Sachajko, jedna minuta. Dziękuję bardzo. Może zacznę od autopromocji, czyli zapraszam wszystkich na stronę sachajko.pl. Tam mamy obywatelski program rolny, gdzie szczegółowo już kilka lat temu opisałem, co należałoby zrobić w polskim rolnictwie. Przede wszystkim bezpieczeństwo produkcji, czyli dobrze. Well, the MP has invited everyone to his website where he described all the proposals and number one is food safety, production safety, sorry. Czyli bezpieczeństwo produkcji rolnika, to, że wieś służy do produkcji rolniczej. Ja wiem, że jest wiele osób, z miast, którym się wydaje, że wieś to jest piękne miejsce, gdzie skowronki śpiewają i fiołki pachną. W rzeczywistości to jest miejsce pracy rolnika i takie powinno pozostać. Well, production safety above all, so the rural areas are there to use them for production. I know that many inhabitants of cities think that a village is a beautiful place with birds and flowers, but actually it's the place of hard work. Bezpieczeństwo pracy rolnika to jest również bezpieczeństwo kredytowe. Powinien powstać bank rolny czy jakiś oddział banku, który będzie rozumiał, że rolnictwo to nie jest coś, w co można zainwestować i za 2 lata czy 3 spłacić. To powinny być kredyty nisko oprocentowane na 20-30 lat. And also this also means credit safety, credit security. There should be an agricultural bank which understands that investing in agriculture is not an investment for 2 or 3 years, but it's about low interest credits for 20 years. Dalej mamy miejsce dla wszystkich rolników, dla tych małych, dla tych średnich i tych dużych. Tak jak powiedziałem w poprzedniej części, mali powinni produkować na rynek lokalny, duzi, państwo powinno, z rolnik jest dużymi firmami rolniczymi i rolnikami, zainwestować w centra dystrybucyjno-przechowalnicze. Żywności na świecie potrzeba bardzo dużo, tylko to trzeba pod jedną polską wspólną marką wytransportować za granicę. And we have a very diversified agriculture, small, average and big farms. Small ones should produce locally, big ones should be supported by the state in the form of constructing distribution and warehousing centers because we need a lot of food all over the world. Małe utrudnienie, w związku z tym, że pan poseł powiedział o tym, że musimy zdobywać nowe rynki zbytu, to pytanie, jak zdobywać rynki zbytu, w związku z tym, że jak patrzymy na to, co dzieje się nawet w Holandii czy w Niemczech, mam wrażenie, że tamte państwa nie obrażają się na inne kraje politycznie, tylko robią absolutnie wszystko i z jednej strony mogą się bardzo nie lubić, mogą być nawet w jakichś nieprzychylnych kontaktach, a jednocześnie wchodzić na tamte rynki. Więc o taki mały element, jak zdobywać te nowe rynki zbytu, poszerzamy pytanie. So the question is how to enter the new markets, because we see examples in Holland and Germany that those governments are not offended by other countries. They, and even though their views are different, they still sell food on those markets. So the question is how to conquer those markets. 20 sekund, panie pośle. Nie wiem, czy się uda, ale jednym z pomysłów to była zmiana ustawy o funduszach promocji, tak żeby powstał jeden fundusz, który będzie mógł zawalczyć właśnie głównie o rynki zewnętrzne. W tej chwili mamy 10 funduszy, które na naszym lokalnym rynku walczą za pieniądze rolnika o te same żołądki. I drugi pomysł to są radcy rolni, którzy nie będą wysyłani przez państwo, tylko będą wysyłani przez organizacje rolnicze. I państwo ma zapewnić im tylko miejsce pracy i mieszkanie. Wynagrodzenie jest od tych organizacji rolniczych za sukces, nie za to, że oni są i znają królika,
który im dał wakacje, tylko mają sprzedawać tę żywność i znajdować nowych kontrahentów i za to mają być wynagradzani. Well, actually, a law should be changed on the promotional funds. There should be a single fund supporting markets, because right now we have 10 different local funds, and also a function of an agricultural advisor would be a good solution, an advisor that would be employed by agricultural organizations, and he would be getting a sort of a success fee for selling foods and conquering new markets. I Nowa Lewica, jaka oferta polityczna do rolników? Rynki lokalne, eksport, nowy zielony ład, czy jednak produkcja? Minuta. No, tak jak na wstępie powiedziałem, no, przede wszystkim produkcja, oczywiście zielony ład. Nie wszystkie elementy musimy mówić, że są niekorzystne. Trzeba z tego też korzystać, natomiast musimy pamiętać, tak jak na wstępie powiedziałem, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo polskiego rolnika przede wszystkim. Well, not all of the things are negative, like new Green Deal, but what is the most important is food security and security of Polish farmers. Przede wszystkim polski rolnik musi mieć zapewnione możliwość sprzedaży co najmniej powyżej kosztów produkcji. Dzisiaj niestety wielkie sieci handlowe powodują, że jak jest kolega, który reprezentuje sadowników. Polskie jabłko kosztuje wyprodukowanie około złotówki, a wielkie sieci handlowe robią wyzysk na rolniku, gdzie rolnik musi sprzedać za 30 groszy. And also it's important for Polish farmers to be able to sell their food at least at production costs. Now the Polish big commercial chains are exploiting farmers, because in order to produce an apple it costs one złoty, and those chains force them to sell it for 30 groszy. Jestem oczywiście człowiekiem, który chciałby, żeby to realizował wolny rynek, ale widzę tutaj potrzebę ingerencji państwa i ustawy, która będzie to regulowała, że nikt nie może kupić od rolnika poniżej jego kosztów, to przede wszystkim. A kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to jest jakby płynność finansowa polskiego rolnictwa. Polski rolnik nie może czekać na swoje pieniądze po wyprodukowaniu, a dzisiaj ponownie przywołam wielkie sieci i wielkich producentów. One próbują jakby siebie finansować poprzez to, co wyprodukował rolnik, czekając na swoje pieniądze. And I would like that to be regulated by the free market, but it simply needs an intervention, a law that would not allow anyone to buy food products from farmers below cost of production. And the second thing that is important is financial liquidity. Farmers shouldn't have to wait for their money after they have produced and delivered their food. And big chains, this is what they are doing. They are financing themselves using food delivered by farmers. I dosłownie, jeśli chodzi o promocję polskiego producenta, polskiego rolnika za granicą, to tutaj widzę dużą rolę, jeśli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rolnictwa. No nie może być tak, jak to się dzieje w odwrotną stronę, że z kolei Polskę zalewają produkty z południowej Europy i ministerstwo też nie reaguje, gdzie mówię tutaj oczywiście o przesypywaniu truskawki, zmianie kraju pochodzenia, fałszowaniu kraju pochodzenia. Tu powinna być ta ingerencja. And also Polish agriculture should be promoted abroad by the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Agriculture, and we cannot allow for a situation where Polish market is flooded with produce from southern Europe and the ministry is not even responding. The example is strawberry, where it's moved from one box to the other in order to cover up the country of origin. Minuta dla Konfederacji. Jaka oferta dla rolników? No jestem bardzo pokrzepiony, że reprezentant lewicy atakuje Zielony Ład, unijny wspólny rynek przed chwilą w sprawie truskawek. No to jest coś ciekawego, niespotkanego. Oby tak dalej, panie pośle. Natomiast tak, Konfederacja jeździ po całym kraju. Program przygotowany między innymi przez siedzących na tej sali, koleżankę Annę Bryłkę, kolegę Rafała Forysia i dwa zasadnicze wątki w tym programie. Odsunąć urzędnika od rolnika,
zdebiurokratyzować to całe towarzystwo, które dzisiaj przeszkadza rolnikowi produkować, odrzucić unijne regulacje, zwłaszcza ten nieszczęsny Nowy Zielony Ład. Przy czym biorę za dobrą monetę deklarację posła Małeckiego, że rząd PiS-u będzie walczył z prowadzanym przez komisarza z PiS-u Wojciechowskiego Nowym Zielonym Ładem. Tak, to zaiste wynika. No, jeśli będziecie bronić polskich rolników, to będziecie walczyć z tym, co Wojciechowski, którego nominowaliście, chce wprowadzać. Natomiast, szanowni państwo, zachęcam do tego, żeby z programową ofertą Konfederacji po stronie Polski się zapoznać. Jeśli chodzi o handel, to dwie rzeczy. Musimy patrzeć, jakie umowy handlowe zawiera Unia Europejska. Jesteśmy jedynymi w polskim Sejmie, którzy o to pytają. Jak spytaliśmy, co wynika, jak rząd ma policzone koszty dla gospodarki, dla rolnictwa, dla energetyki, umowy z Australią, no to nam odpowiedzieli ministerstwa, oni tego przecież nie liczą, to Unia Europejska zawiera. No to po co my w ogóle głosujemy nad tym w Sejmie? Żeby się nad tym nie zastanawiać, jakie są koszty i straty i tak dalej, tylko klepiemy wszystko to, co Unia Europejska. No i ostatni wreszcie wątek, w kierunku naszych holenderskich gości, kolegów, koleżanek. Szanowni państwo, polityka handlowa każdego państwa rolna to oczywiście nasza indywidualna sprawa, w której pewnie będziemy konkurować na jakichś obszarach, ale jeśli chodzi o walkę z tym eurofanatyzmem, który jest również w Holandii, dzisiaj tak właśnie was dotyka, to możecie liczyć na posłów przynajmniej Konfederacji, że jeśli będzie taka potrzeba, przyjedziemy również na ulicy, was wesprzemy. Dziękuję bardzo. When it comes to our program, it was developed by people present here, and two ideas, two concepts in this program. The first one, that the officials should stay away from farmers, and second of all, we should reject the European law, in particular new Green Deal. And when it comes to trade, we should take a closer look at the trade agreements that the European Union is signing, because we are the only party that asked in the same about the costs of an economic and agricultural costs of a trade agreement with Australia, and the response was that the Polish government didn't even calculate that, because this is all done by the European Union. And the second thing, when it comes to trade policy and agricultural policy, this policy should be dealt with individually in member states, and probably we and you in Holland, we will be competing. However, when it comes to fight with Euro fanatism, you can absolutely count on us, and when it's necessary, we will come to support you in the street. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, jaka oferta dla polskiej, europejskiej wsi? Panie dyrektor, szanowni państwo, rządzimy już prawie 7 lat, ponad 6, i wydaje się, to chyba potwierdzenie mamy w wynikach wyborczych, że ofertę dla rolników mamy. Oczywiście my tę ofertę cały czas modyfikujemy, ponieważ życie całe nie stoi w jednym miejscu, tylko cały czas jest płynne. Na pewno proponujemy tyle różnych rozwiązań, które trafiają, może tak powiem, szerzej na obszary wiejskie, z którego rolnicy, a także mieszkańcy korzystają. Na bliższych, w ciągu kilku, dwóch, trzech miesięcy będziemy próbowali przedstawić także kolejny program, który wspomoże polskie rolnictwo. My czekamy w tej chwili na środki z KPO, ponieważ w Krajowym Planie Odbudowy jest kilka bardzo ważnych aspektów dotyczących rolnictwa, między innymi mała retencja, między innymi odbudowa przetwórstwa spożywczego na wsiach. To są bardzo ważne rzeczy, na które rolnicy czekają. Jeżeli chodzi o naszą skuteczność, jeżeli chodzi o promocję czy eksport polskich towarów, to także możemy powiedzieć, że przez 7 lat zwiększyliśmy, i to radykalnie, sprzedaż naszych produktów rolnych na inne rynki. Między innymi tutaj akurat o tym się jeszcze nie było mowa, ale naprawdę rynek wołowiny w Polsce się bardzo mocno rozwinął. Uważam, że to jest jeden z przodujących rynków, o który my walczymy, i wydaje się, że jest sukcesem. Well, we've been in power for 7 years, and we did develop an offer for our farmers. We keep developing it, adapting it to the current needs. In 2 or 3 months, we will be releasing a new program to support the Polish farmers, and we are waiting for funds from the National Recovery Plan, which has quite a lot of funds earmarked for agriculture. And I think that in the past 7 years, we've been developing the export of agricultural products, in particular
beef, which has actually become a top, actually a leading product when it comes to export. I Polskie Stronnictwo Ludowe, jak z kolei wrócić na polską wieś z przytupem. Ja zacznę od tego, że rolnicy powinni przede wszystkim uwierzyć w to, że od nich coś zależy. Jeżeli nie uwierzą w to, że od nich coś zależy, to będą mieli taką sytuację jak w Holandii, może w niektórych innych krajach. Żeby rolnicy uwierzyli, że od nich coś zależy. I teraz tak na około później głosować. Oczywiście w fazie deklaratywnej można rolników kochać i wszyscy to przed wyborami mówią, ale jest później faza praktyczna. I rolnicy powinni wiedzieć, kto zgłosił tak naprawdę piątkę Kaczyńskiego, jakie ugrupowanie za tym stoi i jak się zachowali poszczególni posłowie. I tu słowa uznania wobec posła Małeckiego, który mimo, że jest w tym ugrupowaniu, miał odwagę się temu przeciwstawić. Więc jeżeli rolnicy z tego nie wyciągną wniosku, to będą za chwilę mieli dyskusję po kolejnych wyborach, taką jak mają dzisiaj dyskusję rolnicy w Holandii. A co do przyszłości polskiego rolnictwa na rynkach zewnętrznych, na rynkach zdobywania nowych rynków. Jeżeli ta polityka, która jest dzisiaj przyjmowana przez Komisję Europejską, polityka dobrostanu dla zwierząt, polityka Europejskiego Zielonego Ładu, nakładająca na rolników kolejne ograniczenia, a więc i koszty, polityka energetyczna, która za chwilę spowoduje, że będziemy mieli najwyższe koszty wyprodukowania jakiegokolwiek produktu rolnego na świecie, to będzie oznaczała, że produkty tak naprawdę z Unii Europejskiej nie będą miały gdzie trafić, bo będą niekonkurencyjne na rynku. Jeżeli nad tym nie przeprowadzimy dyskusji, a najlepszą dyskusją są wybory, no to będziemy mieli problemy tylko większe, a nie mniejsze. Bardzo dziękuję. Actually, farmers should believe that they have an impact and that a lot depends on them, because everybody loves farmers before the elections, but then the reality comes in, and farmers should really remember who submitted certain ideas, like 5 points for animals. And otherwise, if they don't believe it, they will face the same situation as farmers in Holland. And when it comes to new markets, then we should look at the politics of the European Commission, like animal welfare, a European Green Deal, which imposes a lot of limitations and increases costs, or the energy policy, which increases costs of production. And as a result, our agricultural products will stop being competitive, so we won't be able to conquer new markets. So in order to prevent that, we should get involved in the discussion, meaning in elections. Znamy obecne propozycje, ale teraz zapytajmy tych, których do tej pory 2 razy pominęłam. Więc pytanie o potrzeby, bo na dobrą sprawę obaj panowie pochodzicie ze środowisk stricte rolniczych i to wy o potrzebach rolnictwa musicie wiedzieć więcej. Więc najpierw proszę o 1,5 minuty Roberta. Robert Nowacki, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. Mimo tego, że trochę też Solidarna Polska, to co byś zmienił w tych wszystkich programach? Co nawet, było dla ciebie ważne? Nawet nie trochę, ale bardzo. Tutaj no, chciałbym troszeczkę uciec od polityki, chociaż wiadomo, że się nie da, z każdym z panem można by było podyskutować i pewnie to by była taka trochę walka słowna MMA, bo argumenty i kontrargumenty na pewno wypadały, ale mamy za mało czasu. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego wcześniejszego pytania o przyszłość rolnictwa, bo to jest ważne. Bo potrzeby oczywiście są, one się zmieniają i ten świat mamy taki dynamiczny i tak szybko się zmienia. Yes, I would like to escape politics and come back to the future of the agriculture, because the needs that you asked about change. Wojna na Ukrainie wiele zmieniła i mamy taką dynamikę, jaką mamy, więc o tych potrzebach właściwie trzeba mówić właściwie teraz już z takim raz na pół roku, bo no taka jest, taką mamy rzeczywistość. Mieliśmy problem na wiosnę z nawozami i tu trzeba przyznać, że była dosyć szybka reakcja, to też dzięki samorządowi rolniczemu, który tutaj z Premierem Kowalczykiem doszliśmy do porozumienia bardzo szybko i nastąpiła przecież wypłata potężnych środków, bo to jednak 4 miliardy złotych, które jednak w jakiś sposób łagodzą ten skok cenowy nawozów. We have the war in Ukraine, and in spring we had problems with fertilizers, but there was a quick response. We got 4 billion Polish złoty support. Ale chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, o tej przyszłości, bo o to się najbardziej martwię. Szczęśliwie Polska ma największy albo jeden z największych odsetek młodych rolników w Unii Europejskiej. I to jakby pozwala bardziej patrzeć optymistycznie w przyszłość, natomiast
patrząc sam już osobiście, już niestety nie jestem młodym rolnikiem, ale byłem i patrzę na tych, którzy zarządzają Unią Europejską, to jestem naprawdę pesymistą. Widzimy tutaj, tu poseł Winnicki powiedział o tym, widzimy tu naprawdę ostrą walkę ideologiczną. Ja tu no naprawdę jestem bardzo zaskoczony postawą pana posła Iwaniaka, bo trzeba odróżniać lewicę od lewaków, bo to trzeba odróżniać i ja to staram się robić i doceniam tutaj pańskie słowa, panie pośle. Pani Moniko, pani Monika machała wcześniej, teraz ja teraz skończę. Natomiast no, trzeba patrzeć na to, kto tu Unią zarządza i imię czyich interesów, bo ci politycy lewicowi, Timmermans, Verhofstadt, etc., Scholz, to są, znaczy ja mam wrażenie, że oni są jakimiś tam takimi pacynkami w rękach potężnych korporacji, bo oczywiście jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, chodzi o potężne pieniądze, jeżeli chodzi o rolnictwo. Normalnie mam Filipa, który potrafi wyciszyć, a tutaj widzę utrudnienie pewne. Well, actually, what concerns me is the future, because in Poland, we have the biggest percentage of young farmers across the whole European Union, which could allow me to look into the future in an optimistic way. But on the other hand, when I look at the European Union and who governs the European Union, I become a pessimist because I feel like an ideological fight is being waged. And the question is, whose interests these people represent? People like Timmermans, Verhofstadt, Scholz, I have a feeling that they are sort of subjects of big corporations and it's big money that is involved here. I ostatnie, podsumowujące zdanie, no i pytanie o te marzenia, w sensie czego pragną polscy rolnicy, co jest im do szczęścia potrzebne i co zawrzeć w swojej ofercie wyborczej bez zbędnych tam. Ja jestem rozsądną kobietą, dlatego specjalnie tak, to pytanie nie padło w tym kierunku. Panie prezesie. Proszę Państwa, Polska może eksportować towary rolno-spożywcze, dzisiaj eksportuje za ponad 34 miliardy złotych. Szacunki mówią, że w przeciągu kilku lat, około pięciu, może podwoić tą wartość. Dlaczego tego nie robi? Ponieważ na drodze stoi pewna ideologia. Ideologia, od której słusznie odżegnuje się pan tutaj z lewicy, ale która wywłaszcza dzisiaj i z którą dzisiaj mają problem nasi holenderscy koledzy. To właśnie przez tą ideologię oni dzisiaj mogą stracić domy, gospodarstwa, a my jako polscy rolnicy nie możemy się rozwijać. Actually Poland, if it wanted, it could export 34 billion Polish zlotys worth of agricultural products. And within 5 years, it could double this amount. But it's not doing this because ideology is standing behind it. And farmers are expropriated like they are in the Netherlands and their homes, their farms are taken away from that. And in Poland farmers cannot develop. Czego potrzebują polscy rolnicy i w ogóle rolnicy? Potrzebują bezpieczeństwa inwestowania, potrzebują produkować, potrzebują eksportować, potrzebują zdobywać nowe rynki zbytu i być pewnym o to, co ich czeka jutro. What do Polish farmers need? They need security of investments. They need to produce, they need to export, they need to conquer new markets and they want need to have a certain tomorrow. Ale żeby mogli produkować, żeby mogli zdobywać rynki zbytu, muszą być bezpieczni i muszą wiedzieć, gdzie mogą inwestować i że ich inwestycje nie będą zablokowane. But in order to produce and conquer new markets, they need to be safe and they need to know where they can invest and they need to be sure that their investments will not be blocked. Nie wiem jak w Holandii, ale domyślam się, że jest podobnie jak w Polsce. Proszę Państwa, nie można znaleźć gminy w Polsce, gdzie można by było wybudować świniarnie, kurniki albo inną inwestycję rolną, która nie spotykałaby się z blokadą różnych organizacji antyhodowlanych. I don't know about Holland, but in Poland, if you want to build a pig house or a hen house, you always have a blockade by different organizations. Ale teraz nie będę narzekał, tylko powiem, jakie jest rozwiązanie. Rozwiązanie jest stworzenie rolniczych stref ekonomicznych. Strefy, gdzie każdy inwestor, każdy rolnik będzie wiedział, gdzie może spokojnie zainwestować. Gdzie jego sąsiedzi będą wiedzieli, że koło tych stref ekonomicznych
może warto, może nie warto budować mieszkań, domów. To wszystko sprawi. Takie regiony w różnych miejscach gminy, powiatu sprawią, że ludzie będą wiedzieli, gdzie inwestować, a mieszkańcy, którzy przybywają z miast na wieś, będą wiedzieli, gdzie budować swoje mieszkanie w taki sposób, żeby nie dochodziło do konfliktów społecznych. And one of the solutions could be creation of special agricultural zones where investors or farmers will be able to invest, and neighbors will know that they shouldn't build their homes around there. So there should be such regions in every municipality. Powiem to, co powiedziałem na samym początku. Rolą każdego z nas, rolą każdego rolnika jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe swojemu krajowi, Europie i wszystkim obywatelom. Ale żeby to zrobić, trzeba zacząć produkować. Trzeba produkować więcej żywności, niż jesteśmy dzisiaj w stanie zjeść. Trzeba ją eksportować. Trzeba zarabiać pieniądze. Trzeba ściągać te pieniądze do tych krajów. A kiedy będzie moment, że faktycznie żywności będzie niestety brakowało, ta żywność będzie mogła w tych krajach zostać. Ale do tego potrzebne jest bezpieczeństwo inwestowania. Bezpieczeństwo inwestycyjne to jest potrzebne i szukanie nowych rynków zbytu. Nie gniewanie się na różne kraje. Nie patrzenie na politykę. Przede wszystkim szukanie nowych rynków zbytu. Pieniądze, zarabianie i rozwój gospodarczy. To jest numer jeden i tego sobie życzymy. The role of farmers is ensuring food security in every member state in the European Union and food security for every citizen. And in order to accomplish that, production has to be increased. Production has to be bigger than what we eat, and we should be able to export, to invest, and to attract investments. And in order to accomplish that, we need security and safety of investments, and we need to conquer new markets. So the government shouldn't be offended, shouldn't think politically, but should simply acquire new markets. Bardzo dziękuję i szanowni panowie, dobrnęliśmy do końca. Gratuluję wytrwałości, cierpliwości faktycznie w związku z tym tłumaczeniem. Tłumacze myślę, że naprawdę byli zainteresowani. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję Robert Nowacki, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza Solidarna Polska. Komentarz do pana posła z Nowej Lewicy. Mianowicie obiecałam mu, że do około 20 skończymy, jest 20.01, więc bardzo dziękuję Arkadiusz Iwaniak, Nowa Lewica. Robert Winnicki, Konfederacja, serdecznie dziękuję. Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Mirosław Maliszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jerzy Małecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję prezesowi Wójcikowi. I serdecznie dziękuję naszym gościom z Holandii. Jos Ubels, Farmers Defense Force. And Sieta, bardzo dziękuję, że jesteś z nami. A teraz komentarz do tych, którzy nas oglądają. Możecie państwo żałować, bo my teraz zamierzamy spokojnie spędzić miły czas przy oczywiście herbacie, kawie. Także do zobaczenia. I tu upuszczą. Do zobaczenia w następny czwartek. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.